Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry, panie Macieju. Wybiera się pan może na referendum? A po co? No, w sumie ma pan rację. Rozpisał to eksprezydent i to pisał w dodatku na kolanie. To prawda. Wyjątkowo niemądry i niechlujny sposób. I to właśnie temat naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Pomysł na referendum zrodził się najprawdopodobniej w głowie eksprezydenta Komorowskiego, tuż po ogłoszeniu niekorzystnych dla niego wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. W ten sprytny sposób chciał przekonać do siebie wyborców tego oto dżentelmena. Prezydent Komorowski w panice rozpisał referendum, starając się utrzymać na posadzie. Niestety, na dzień dzisiejszy większość naszego cudownego społeczeństwa pokazało międzynarodowy znak przyjaźni całemu systemowi. Pan prezydent obecnie spędza czas na urlopie, natomiast referendum pozostało. Pomysł na referendum nie zrodził się w głowie orła, nawet takiego szczokolady. Pan prezydent Komorowski, umówmy się, nie jest tytanem intelektu, stąd pytania są jakie są i referendum jest jakie jest. Na 3 pytania 2 są bez sensu, a jedno jest całkowicie nieaktualne. Zacznijmy więc od końca. Pytanie referendalne numer 3. Czy jest pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? To pytanie jest nieaktualne, bo sprawę załatwi już za nas Sejm. Oczywiście zawsze możemy wypowiedzieć się przeciwko samym sobie i przeciwko własnym prawom. Mamy jakiś więc rodzaj wyboru. Dla odmiany pytanie drugie jest zwyczajnie kuriozalne. Przypomnijmy, jak brzmi drugie pytanie w bardzo ważnym referendum. Czy jest pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Zwracam uwagę, że nie chodzi tutaj o likwidację finansowania partii politycznych. To pytanie to nie oderwanie świni od koryta. To tylko stwierdzenie, ile i jak ma znaleźć się w tym korycie. Bo zmiana to równie dobrze zwiększenie puli, jaką będą otrzymywały partie polityczne. Na koniec pytanie trzecie. Czy jest pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Jednomandatowe okręgi wyborcze mają swoje wady i zalety. W Polsce są stosowane w wyborach do Senatu. Tam niestety nie widać reprezentacji całego społeczeństwa. Ta plansza przedstawia polski Senat. Kolorem pomarańczowym zaznaczyliśmy senatorów Platformy Obywatelskiej. Sami państwo widzicie, kto jest największym beneficjentem systemu JOW-u w Senacie. System JOW, oprócz swoich wad, ma również wiele zalet. Proszę pamiętać o tym, że głosujecie państwo na osobę, a nie na partię polityczną. To wy wybieracie tego, kto będzie was reprezentował, a nie szef czy jakiś inny kacyk danej partii politycznej. Istota problemu w tym pytaniu polega na tym, że jest ono bardzo ogólnikowo sformułowane. A mianowicie pod hasłem JOW kryje się tak naprawdę wiele bardzo różnych, bardzo różniących się od siebie systemów. Niektóre z nich są ciekawe i dużo korzystniejsze niż ten, który mamy obecnie w Polsce. Inne natomiast nie. Dlatego wybierając ogólne hasło JOW, kupujemy kota w worku. Na świecie są lepsze rozwiązane od JOW-ów. Moim zdaniem lepszy jest STV. Pojedynczy, przechodzący głos wyborczy. System STV cechuje się większością zalet JOW-ów i nie posiada większości ich wad. Przede wszystkim nie ma sytuacji, kiedy większość wyborców nie ma swojej reprezentacji w parlamencie. Dlatego STV jest korzystniejszy niż JOW-y. Wiedzą o tym także osoby, które propagują JOW-y w Polsce, w tym Paweł Kukiz. Posłuchajmy. Ja nie twierdzę, że JOW-y są idealne, że to jest wszystko, lek na całe zło i tak dalej. Nie. Ja w ogóle jestem zwolennikiem też w przyszłości STV systemu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będę w tej chwili, ludzie jeszcze nie do końca wszyscy rozumieją specyfiki JOW-u, więc ja nie będę wchodził w jakieś wyrafinowane systemy partyjne. Nie. Skoro wiemy, że jest lepszy system, to po co nam JOW-y? No właśnie, po co? A może po to? Muzyka.
Właśnie dlatego nie warto iść na referendum. Lepiej zamiast tego skorzystać z ostatnich ciepłych dni tego lata. Pamiętajcie Państwo, macie do wyboru to albo to. My już zdecydowaliśmy, czego i Państwu życzymy. Do widzenia Państwu. Miłych wakacji. Pa. Zdrówko. Zdróweczko. Jest dobrze. W tym pytaniu nie ma żadnego sensu. Nie ma mowy o zmniejszeniu czy zwiększeniu finansowania partii. Wystarczy podnieść o dwa...